Jest Jarek? Jest. Gorące brawa, zapraszam. Jarosław Sagan. Machine learning jest coraz bardziej popularny w ostatnich latach. Możemy to zobaczyć chociażby po wykresie. Tutaj mam wykres z Google Trends. Coraz więcej firm wykorzystuje machine learning w swoich rozwiązaniach. Coraz więcej firm dzieli się informacjami, w jaki sposób zastosował machine learning do budowy swoich produktów. Dzielą się drogą, jaką przebyli, w jaki sposób ewoluowały ich algorytmy. Firmy zgodnie podkreślają, że te funkcjonalności nie powstałyby bez wykorzystania machine learningu. Implementacja wykorzystując imperatywne programowanie, bądź też zatrudniając ludzi do wykonywania tych zadań, byłoby zbyt kosztowne, bardzo skomplikowane, ryzykowne i firmy nie zdecydowałyby się na takie rozwiązanie. Na pewno na popularność machine learningu wpływa także to, co się dzieje dookoła. Czyli myślę teraz o kartach graficznych, które dostarczają nam dużych mocy obliczeniowych. Myślę o rozwoju deep learningu. Deep learning dostarczył nam zupełnie nowe klocki, zupełnie nowe zabawki, które możemy wykorzystywać w naszych produktach. Myślę tutaj na przykład o klasyfikacji zdjęć, detekcji obrazów. Nazywam się Jarek, przychodzę z Data Art. Chcę się z wami podzielić moimi doświadczeniami związanymi z machine learningiem. W szczególności chcę opowiedzieć o tym, w jaki sposób możemy uczyć się machine learningu. Inspiracją do tej prezentacji była książka Sprawny programista. Wiele ciekawych informacji w niej wyczytałem, ale w szczególności pod kątem tej prezentacji istotny jest rozdział o uczeniu. Uczeniu się. Programista całe życie musi się uczyć. Nasza dziedzina bardzo szybko się rozwija. Autor w tej książce zawarł informacje, w jaki sposób można efektywnie się uczyć. Przedstawiłem tutaj taki schemat, który oparłem w dużej mierze na tej książce, jak można efektywnie się uczyć. Na początku powinniśmy ogólnie rozpoznać temat. Zobaczyć, jakie są możliwości danej technologii, jakie są główne bloki modulcowe, jakie są moduły, możliwości. Później ustalamy sobie zakres nauki. Nie musimy się nauczyć zaraz całej technologii. Możemy sobie wybrać poszczególne bloki, poszczególne moduły, które są dla nas najbardziej interesujące i to właśnie to będziemy chcieli się nauczyć. Później definiujemy cel. Cel najlepiej zwizualizować sobie w postaci pewnego mikroprojektu. To będzie mikroprojekt, na którym będziemy, to będzie takie nasze poletko doświadczalne, na którym będziemy testować nowo zdobytą wiedzę. Później zbieramy materiały. To mogą być książki, to mogą być artykuły, tutoriale na necie. Nie musimy wykorzystywać całych książek. Możemy wybrać tylko poszczególne rozdziały, ponieważ one są dla nas najbardziej interesujące. One korelują z tym, co ustaliliśmy sobie w zakresie nauki. Później ustalamy plan, kolejność, w jakiej będziemy przyswajać kolejne partie wiedzy. I gdy to już mamy, bo tutaj jeszcze ważna rzecz, my nie musimy uczyć się w taki sposób, jak jest spis treści w książce. My możemy się uczyć według naszego planu, to, co jest nam najbardziej potrzebne, to, co sobie założyliśmy w naszych celach. I dla każdej partii materiału mamy taką pętlę. Iteracja to jest to, co my, programiści, lubimy. Nauka podstaw, później praktyka. W naszym mikroprojekcie wykonujemy testy, implementujemy kolejne części. Później na podstawie tego, co w naszym mikroprojekcie przetestowaliśmy, no zauważyliśmy jakieś problemy, zobaczyliśmy, że coś nas zaciekawiło, coś chcemy więcej się nauczyć, coś więcej dowiedzieć i rozszerzamy naszą wiedzę.
Zauważyłem, że to jest bardzo podobny sposób, bardzo podobny schemat do tego, jak sam uczyłem się machine learningu. Machine learningu uczyłem się po godzinach, realizując mikroprojekt związany z obróbką zdjęć, gdzie uczyłem się algorytmów klasyfikacji obrazów. Wykorzystywałem machine learning, wykorzystywałem algorytmy genetyczne. Później mogłem tę wiedzę wykorzystać w pracy. Tę prezentację podzieliłem na trzy części. Na początku przedstawię, co i jak, co tam piszę w machine learningu, jak firmy wykorzystują machine learning w swoich rozwiązaniach, jak można budować rozwiązania w oparciu o machine learning. Później przedstawię narzędzie. To będzie proste narzędzie, narzędzie graficzne, które ma niski próg wejścia. Ono jest fajne dla programistów Java, ze względu na to, że później można łatwo wykorzystać to w kodzie, aczkolwiek do tworzenia modelu za pomocą tego narzędzia nawet umiejętność programowania w Javie nie jest potrzebna. Później będzie kodzik, czyli wykorzystamy model, który stworzymy, będziemy mogli wykonywać predykcje. Teraz pokażę, jakie mamy możliwości. Znana porównywarka cen wykorzystuje machine learning do rozwiązywania problemu, nietrywialnego problemu, agregowania ofert. Posiadają oferty z różnych sklepów i muszą zagregować je, by pokazać, że one odzwierciedlają jeden produkt, jeden i ten sam produkt. Że to jest nietrywialne zadanie, możemy się upewnić, patrząc nawet na same telefony komórkowe, gdzie właściwie model jest dokładnie ten sam, różni się parametrem, na przykład pamięć, i to jest właściwie dla nas zupełnie inny produkt. Muszą rozpoznać, kiedy produkt to jest zupełnie inny, nowy produkt, a kiedy pasuje on do już istniejących. Z kolei dość duży, znany, popularny portal społecznościowy wykorzystuje machine learning do tego, by zapobiegać samobójstwom. Na podstawie tego, co piszemy, co publikujemy, rozpoznają, szacują nasze skłonności samobójcze i potrafią temu przeciwdziałać. Chwalą się, że uratowali już wiele istnień ludzkich. Z kolei firma, która jest dużą bazą cen nieruchomości, cen transakcyjnych nieruchomości w Polsce, wykorzystuje machine learning do tego, by pokazywać, by tworzyć indeksy cenowe, by pokazywać zmiany cen nieruchomości w czasie. Ale to nie są takie zwykłe indeksy, jak można zobaczyć w jakimś portalu dostarczającym dane makroekonomiczne w Polsce, tylko to są specjalizowane indeksy. Można zawęzić się do określonej lokalizacji, na przykład do osiedla, do dzielnicy. Można wybrać typ mieszkania, można zawęzić po wielu parametrach, takich jak wielkość, powierzchnia mieszkania. I to są informacje przydatne specyficzną grupą osób, inwestorom, deweloperom. Dla nich to są informacje naprawdę istotne. Z kolei znany portal, znana wypożyczalnia internetowa filmów wideo wykorzystuje uczenie maszynowe po to, by sugerować nam treści, podpowiadać nam filmy, które prawdopodobnie nam się spodobają. To jest szacowane na podstawie naszego podobieństwa do zachowań innych użytkowników. Teraz przedstawię, w jaki sposób możemy budować rozwiązania, opierając się na machine learningu. Mamy do dyspozycji standardowe klocki budulcowe, z których budujemy, składamy gotowe rozwiązanie. Na początku przedstawię, jakie mamy typy uczenia maszynowego. Pierwszym podstawowym typem uczenia maszynowego jest uczenie nadzorowane. To jest taki typ uczenia, w którym pokazując algorytmowi próbki, pokazujemy mu atrybuty, które służą do uczenia, ale także pokazujemy mu wartość, której ma się nauczyć. Na zbiorze treningowym uczymy go właśnie w ten sposób, by później
móc pokazywać mu tylko w atrybuty, które służyły do uczenia, on nam oszacowuje wartość, której oszacowywania go uczyliśmy. Uczenie bez nadzoru nie zawiera takiej informacji. Nie zawiera informacji o tym, co ma się nauczyć. Ma tylko informacje, atrybuty, które służą mu do uczenia, nie ma informacji o tym, co ma się nauczyć. On sam musi znaleźć paterny, musi znaleźć jakieś zależności i klasyfikować bądź wykonywać inne zadania z tymi próbkami. Innym ciekawym sposobem uczenia maszynowego jest uczenie przez wzmacnianie. To jest taki rodzaj uczenia, w którym algorytm wchodzi w interakcję ze środowiskiem. Środowisko to jest coś zaimplementowanego, co daje algorytmowi feedback. Algorytm wykonuje pewne akcje, środowisko ocenia te akcje, dając mu jakiś scoring, jakąś ocenę. To jest taki rodzaj uczenia, który jest popularny na przykład w dziedzinie uczenia grania w gry. Jeżeli słyszymy o dużych osiągnięciach w dziedzinie grania w gry przez komputer, to bardzo często to jest właśnie ten rodzaj uczenia. Znanym przykładem jest AlphaGo. Podstawowe zagadnienia, jakie występują w machine learningu, podstawowe problemy, które rozwiązuje, to jest regresja. Regresję nie należy kojarzyć z testami regresji. To jest regresja znana ze statystyki. Ona mówi o tym, mając próbkę, mając właściwie statystycznie, to nie jest próbka, tylko obserwacja. Mając obserwację, przyporządkowujemy wartość. To może być jakaś wartość ciągła, numeryczna. I na podstawie atrybutów oszacowujemy tą wartość. To jest przykład uczenia nadzorowanego. Od niego klasyfikacja różni się jednym małym szczegółem, że w klasyfikacji nie oszacowujemy wartości ciągłej, numerycznej, tylko oszacowujemy klasy, kategorie. Klasyfikacja przyporządkowuje nasze obserwacje do określonych kategorii, do których liczba jest skończona. Grupowanie jest przykładem uczenia nienadzorowanego. To jest trochę podobne do klasyfikacji, tylko my nie pokazujemy kategorii. Nie pokazujemy, do jakiej kategorii ma zostać przypisana próbka, obserwacja. Tutaj sam algorytm uczy się rozróżniać wszystkie obserwacje. My możemy oczywiście tym sterować, zmieniając metryki, by mówić mu, jak atrybuty mają być do siebie podobne. My zajmiemy się uczeniem nadzorowanym, ponieważ to jest taki typ uczenia, który jest najczęściej wykorzystywany przez firmy, najczęściej opisywane na blogach informacje właśnie opisują uczenie nadzorowane. Standardowy schemat tworzenia rozwiązania w oparciu o uczenie nadzorowane to jest pobieranie surowych danych. Musimy skądś wziąć dane. To mogą być dane, które są już w naszych bazach danych. Możemy je skądś pozyskać, zakupić, pozyskać z zewnętrznego źródła. Później musimy je oczyścić. To jest kolejny, bardzo ważny etap. Musimy dane oczyścić, wyrzucić tam takie obserwacje, takie rekordy, które są niepoprawne. Musimy oczyścić atrybuty, poradzić sobie z brakami w danych, znormalizować. Są pewnie też jakieś duże odchyły, anomalie w danych, więc też powinniśmy z nimi coś zrobić. Później możemy zbudować model. To jest taki największy proces. On odbywa się iteracyjnie, ponieważ możemy testować wiele algorytmów, zbudować wiele modeli. Te modele możemy jeszcze tuningować i tutaj spędzimy zapewne dużo czasu. Mając gotowy model, możemy go wykorzystać do predykcji, użyć w kodziku
i mieć w gotowej, żyjącej aplikacji użyty nasz model. Teraz zrobimy sobie krótki mikroprojekt. Wyobraźmy sobie, że przychodzi do nas klient. Klient chciałby, żebyśmy mu oszacowywali cenę mieszkania na podstawie parametrów, tego mieszkania. Dostarczył nam dane. Musimy je jeszcze oczyścić, bo to są surowe dane. I możemy zabrać się do budowania modelu. Będziemy budować model, nie powstanie idealny. Nie jest naszym celem zbudowanie idealnego modelu, bo wolałbym pokazać właśnie, jakie występują problemy przy budowaniu modelu, na co należy zwracać uwagę, jak wygląda taki proces i z jakimi problemami będziemy się mierzyć. Wykorzystamy do tego narzędzie Wika. Ono powstało na Uniwersytecie w Waikato i to jest takie narzędzie uniwersyteckie. Jest darmowe do zastosowań open source'owych, nawet nie komercyjnych, tylko open source'owych. Trzeba się z nimi kontaktować, jak chce się używać tego w zamkniętym kodzie. Ono jest bardzo dobre do rozpoczęcia swojej przygody z machine learningiem. Wygląda w ten sposób. Ja tutaj trochę zmieniłem wygląd, żeby było to wszystko większe, żeby było cokolwiek widać na ekranie. Więc jeżeli ściągniecie sobie wekę, będzie troszeczkę inaczej wyglądała, chyba że też sobie pomodyfikujecie skórki. Gdy klikniemy w przycisk Explorer, możemy zacząć eksplorować nasze dane. Zaczytam sobie teraz dane, które otrzymaliśmy od klienta, te surowe dane. Domyślnie Wika oczekuje plików ARFF. Pliki ARFF to są takie CSV-ki rozbudowane, które mają jeszcze metadane. Dla każdego atrybutu wypisują, jaki to jest typ. Jeżeli to jest numeryczny, to tyle wystarczy, ale jeżeli to jest typ tekstowy, to wypisuje jeszcze wszystkie występujące wartości, bo de facto nie traktuje typu tekstowego, bo de facto traktuje typ tekstowy jako typ wyliczeniowy, jako enumerację jakąś. My otrzymaliśmy CSV-kę, sobie ją zaczytamy i możemy oglądać nasze dane. Cena to jest atrybut, który będziemy chcieli prognozować. Możemy zobaczyć jego rozkład. I tutaj już widać, że coś z nim jest nie tak, tylko na oko patrząc. Widać, że mamy bardzo mało próbek w wyższych przedziałach cenowych. Tutaj mamy maksymalne próbki, przypadki około 3 milionów złotych i właściwie od około 600 tysięcy do 3 milionów złotych mamy bardzo mało przypadków. Może to oznaczać, że to są dane, które należy zweryfikować i później usunąć, bo są niepoprawne. Może to oznaczać, że my po prostu nie nauczymy się przewidywać wartości takich mieszkań, bo nie mamy się na czym nauczyć. Mamy też mieszkania w cenach poniżej 74 tysięcy, albo są to naprawdę okazyjne ceny, albo to też są dane niepoprawne. Warto zwrócić uwagę na przykład na kolumnę technologia budowy. I tutaj możemy zobaczyć, tutaj mamy informację o tym, ilu danych nam brakuje. Mamy 51% brakujących danych. To oznacza, że ciężko by było użyć właściwie tego parametru w taki sposób do uczenia. Powinniśmy coś z tym zrobić, w jakiś sposób go oczyścić. Mamy tutaj takie standardowe rozwiązania jak uzupełnić ręcznie, 1044 przypadki, to też nie jest banalne. Możemy nauczyć inny algorytm machine learningowy prognozowania tej wartości na podstawie innych parametrów. Możemy uzupełnić wartością średnią, czy w tym wypadku raczej najczęstszą, bądź usunąć. I ta ostatnia najbardziej mi się podoba, bo jest najkrótsza.
najszybsza. Możemy zobaczyć taki atrybut jak lokalizacja. W nim jest bardzo ciekawe to, że tu jest wpisywana dowolna lokalizacja. Na przykład ulica, osiedle, dzielnica, właściwie wszystko, co komuś do głowy przyszło. Mamy wiele przypadków, które występują jednokrotnie. To będzie słabe do nauki. Tak koszernie byłoby w jakiś sposób znormalizować te dane, na przykład przypisując ulicę do osiedli, później osiedla do dzielnic. My pójdziemy oczywiście po najmniejszej linii oporu i usuniemy wszystkie dane, które występują dość rzadko. Kolejną rzeczą, którą powinniśmy zrobić w przypadku takiej kolumny, która jest typem wyliczeniowym, to przetransformowanie jej do bardziej strawnej postaci dla algorytmu uczenia maszynowego, a mianowicie zamienić lokalizacja, typ wyliczeniowy, na wiele wartości logicznych, czyli czy lokalizacja to czuby. I tutaj wrzucimy wartość logiczną, czy lokalizacja to pojemnik woda. Stworzy nam się wiele kolumn, wiele atrybutów, które będą znacznie prostsze, bardziej przyswajalne dla algorytmu uczenia maszynowego. W przypadku Weki ona sobie w niektórych algorytmach radzi z danymi tekstowymi, ale jeżeli przejdziemy do innych narzędzi, to one właśnie będą wymagały od nas tego, byśmy w taki sposób te dane przetransformowali. I my właśnie zrobimy to w ten sposób, że dokonamy takiej transformacji. Transformację wykonałem i zapisałem to w innym pliku. Tutaj możemy zobaczyć, że przesunąłem sobie jeszcze atrybut cena na sam koniec. Fajnie jest, jeżeli ten atrybut cena, atrybut, którego wartość przewidujemy, jest na końcu. Jest to związane z tym, że Weka domyślnie spodziewa się takiego atrybutu na końcu. Nie będziemy musieli go cały czas wybierać. Nie usunąłem tutaj danych, które są niepoprawne, więc dalej mamy taki rozkład, jak mieliśmy. Widać tutaj atrybuty rozbite. Lokalizacja jest wartościami boolinowymi, logicznymi. Możemy zobaczyć sobie teraz liczbę przypadków. W tym miejscu mamy informację, ile jest przypadków na tak. Powinno się zaraz pojawić. Tooltip jest. Warto też jeszcze powiedzieć o innych statystykach. Mamy średnią, mamy odchylenie standardowe, które nam przed chwilą koleżanka wytłumaczyła. W przypadku powierzchni możemy zobaczyć, że średnia powierzchnia mieszkania, to są dane z Lublina, to jest 57 metrów, a średnia cena to 329 tysięcy. OK, to teraz możemy przejść do uczenia. Zbudujemy pierwszy model. By to zrobić, klikamy na zakładkę Classify. Weka nie rozróżnia, czy robimy regresję, czy robimy klasyfikację, to jest jedna i ta sama zakładka. Wybieramy sobie algorytm, którym będziemy działać i wybierzemy najprostszy. Linear regression, to jest regresja liniowa. Tutaj pokazujemy atrybut, którego wartości chcemy się nauczyć prognozować. Jako że ostatnia jest cena, to już mamy dobrze wybrany i możemy kliknąć start, by algorytm się zaczął uczyć. Na wyjściu otrzymujemy funkcję liniową, która może nam posłużyć do wyliczania ceny. Mamy tu informację o cenie. Nie wiem, jak dobrze to widać od Was, ale mam nadzieję, że widać. I mamy tutaj wypisane liczby pomnożone przez parametry. I możemy nawet na piechotę sobie policzyć, oszacować wartość mieszkania. W summary mamy ważne informacje. To nam mówi, jak przebiegł proces testowania próbek. Mamy tu informację, skupimy się na najprostszej,
najłatwiejszej do zobrazowania, czyli średnim błędzie bezwzględnym, to jest około 45 tysięcy. O tyle się średnio mylimy na mieszkaniu. Czyli średnia cena mieszkania jest około 327 tysięcy, jeżeli dobrze pamiętam, mylimy się około 45, więc możemy sobie zobaczyć, jaką mamy skuteczność. Co warto zrobić, to warto sprawdzić, czy uczymy się na pamięć. Akurat model regresja liniowa nie uczy się za bardzo na pamięć, bo ma dość niską pojemność, ale warto sprawdzić, bo ona też potrafi nauczyć się trochę na pamięć. Jak to sprawdzamy? Teraz przełączyłem opcję testowania, by testować na tym samym zbiorze, na którym odbywał się proces uczenia. Co to de facto znaczy? Testujemy na tym samym zbiorze, na którym uczyliśmy, a wcześniej użyliśmy cross-walidacji. Warto powiedzieć, co to jest cross-walidacja. Cross-walidacja dzieli zbiór na n części. W naszym przypadku to n jest wypisane tutaj, to jest 10. I wykonuje testy i proces uczenia 10 razy. Najpierw bierze 9 próbek, 9 części z tego zbioru do uczenia, jeden do testowania i zamienia później kolejne w taki sposób, że każda z tych 10 części jest wykorzystywana do procesu testowania. To jest taka oszczędność próbek. Nie musimy sobie podzielić zbioru na dwie części, czyli testową i na część uczącą, co jednak tak byłoby takim lepszym sposobem testowania. Gdy porównamy sobie wartości z podsumowania z uczenia na zbiorze testowym i zbiorze treningowym, to możemy określić, czy nasz model nauczył się na pamięć, czy nie. Jeżeli wartość średnia jest bliska na jednym i na drugim sposobie testowania, to znaczy, że model nie nauczył się na pamięć. Ale jeżeli byłaby duża rozbieżność, no to znaczy, że model super radzi sobie na zbiorze treningowym, jeżeli tam uzyskał lepszą skuteczność, a zazwyczaj właśnie tak jest, to a dużo gorszą na zbiorze testowym, to oznacza, że model nauczył się na pamięć. Teraz skorzystamy z innego algorytmu. Będziemy budować drzewa decyzyjne. Korzystamy do tego algorytm Random Tree. Budujemy nasz model. Skorzystaliśmy z testowania na zbiorze, na którym się uczyliśmy. Teraz mamy błąd około 8-9 tysięcy złotych. To oznacza właściwie jeszcze nic, bo wiemy, że musimy sprawdzić na zbiorze testowym. Jeżeli będzie podobna wartość, to jest fajnie, a jeżeli nie, to znaczy, że nauczyliśmy na pamięć. No i widzimy, że nauczyliśmy na pamięć, bo tutaj mamy znowu około 45 tysięcy. Co można z tym zrobić? Powinniśmy zmniejszyć pojemność modelu. W przypadku drzewa decyzyjnego mamy możliwość zmiany parametrów, które określają pojemność. No, na przykład możemy zmienić minimalną liczbę przypadków na liść. Czyli jak drzewo robi takie instrukcje warunkowe i na końcu ma wartość. I za tą wartością musi stać ileś próbek. W tym przypadku mamy jeden przypadek musi stać za tą wartością. No to jest trochę mało, to pozwala na uczenie na pamięć. Jeżeli wpiszemy sobie jakąś większą liczbę, że musi być 50 mieszkań, by móc stworzyć liść, to powinniśmy się mniej uczyć na pamięć. W tej chwili na zbiorze testowym mamy
błąd 49 tysięcy, a na zbiorze treningowym 47. To znacznie mniej uczymy się na pamięć. No ale ciągle mamy takie podejrzenie, że uczymy się na pamięć. Co możemy jeszcze z tym zrobić? Powiedzmy, nie tuningując dalej tego samego parametru, ani parametru obok, który mówi o maksymalnej głębokości drzewa, czyli maksymalnej liczbie zagnieżdżeń naszych ifów, możemy wykorzystać z uczenia nienadzorowanego algorytmy do selekcji atrybutów. Tutaj jest domyślny, kliknąłem na zakładkę Select Attributes i mogę wybrać algorytm, który mi posłuży do wyboru atrybutów, które są najbardziej skuteczne w procesie uczenia. Tutaj jest domyślny algorytm w WICE. To jest algorytm, który powstał na Uniwersytecie w Waikato, pewnie dlatego jest domyślny. On bazuje na korelacji. Musi być duża korelacja pomiędzy wartością prognozowaną a atrybutem. Nieważne, czy ona będzie dodatnia, czy ujemna, ale musi występować korelacja i musi być mała korelacja pomiędzy atrybutami, które zostaną wybrane. Klikam Start i zobaczymy, jakie atrybuty nam wybierze. Wybrał nam powierzchnię, lokalizacja, czy to jest centrum, czy to jest Czechów i czy to jest Śródmieście. Teraz możemy wybrać te atrybuty na liście naszych atrybutów. Oczywiście cenę też zostawiam, bo ją chcemy prognozować. I możemy zbudować z powrotem nasz model. Na zbiorze treningowym mamy 49 tysięcy i na zbiorze testowym też 49 tysięcy. To jest trochę balansowanie pomiędzy uczeniem się na pamięć, a niedouczaniem. Wybraliśmy stosunkowo mało atrybutów. Mamy błąd trochę większy, aczkolwiek nie uczymy się na pamięć. To jest też właśnie jedno z zadań, by wybierać atrybuty, które mają sens, na których nie uczymy się na pamięć i dodają nam pewną wartość. Gdy chcemy wykorzystać taki model, załóżmy, że bardzo cieszymy się z modelu, który myli się raptem o 49 tysięcy i chcemy go użyć w aplikacji, to możemy zapisać go. Klikamy prawym przyciskiem na liście rezultatów i zapisujemy model. Nadajemy mu jakąś nazwę. Bardzo ładna. I musimy jeszcze zapisać zbiór treningowy. Przechodzimy do zakładki preproces z powrotem i klikamy na save. Zapisujemy zbiór treningowy. Zaraz powiem, po co zapisujemy ten zbiór treningowy, bo to może nie wydawać się takie oczywiste, ale przejdziemy do kodu. Żeby skorzystać z wiki w kodzie, musimy dodać do niej zależność. Tutaj oczywiście podpisujemy cyrograf, czyli akceptujemy licencję open source'ową. Później możemy skorzystać z loadera, plików ARFF. Zaczytujemy nasz plik z danymi treningowymi. Pokazujemy, który atrybut był używany do predykcji. Zaczytujemy nasz model. Korzystamy z serializera, który jest takim helperem. Możemy zrobić to w inny sposób, ponieważ Wika zapisuje modele jako serializowane obiekty javowe. Gdy mamy zaczytany zarówno model, jak i dane,
możemy wykorzystać to w predykcji. Bierzemy sobie dowolną próbkę z zbioru treningowego i modyfikujemy tą instancję w taki sposób, ustawiamy parametry, no powiedzmy z mieszkania, które chcemy sprognozować. Ważne jest to, że musimy tutaj wykonać dokładnie te same czyszczenia, które wykonaliśmy przygotowując zbiór treningowy. Dlaczego potrzebujemy tego pliku RFF tutaj? Akurat tak jak ja zrobiłem, to zapisywałem wartości boolinowe, wartości logiczne, nie jako jedynki i zera, tylko true i false. I Wika pomyślała, że to jest jakiś typ enumeryczny, to jest jakiś tekst. Ona nie zinterpretowała tego od razu jako wartość logiczną. Jeżeli pracujemy tylko i wyłącznie na liczbach, możemy nie zaczytywać pliku RFF. Możemy jeszcze sobie to odpalić, kodzik. Tutaj mamy maina. Będziemy prognozować cenę dla mieszkania 50-metrowego w dzielnicy Czechów. Na wyjściu otrzymaliśmy wynik, czyli de facto można tego użyć w kodzie i bardzo nie boli. Warto sobie zwizualizować, czym różni się jeden model od drugiego, regresja liniowa od drzewa decyzyjnego. To nam daje taką wyobraźnię, kiedy należy użyć jednego algorytmu, a kiedy drugiego. Regresję liniową możemy sobie wyobrazić jako funkcję, która na podstawie parametrów mnoży je przez stałe i zwraca nam wartość. No, czyli de facto funkcja liniowa. A przy drzewie decyzyjnym możemy go sobie wyobrazić jako funkcja, która na podstawie parametrów, które otrzymuje, dużo ifuje i dla każdego z przypadków, które rozpoznała, zwraca wartość. I to właściwie byłoby na tyle. Dziękuję za uwagę. Zostawiam do siebie kontakt.